kiedy po raz pierwszy objąłem urząd wójta gminy Poczesne w 2006 roku, zaproponowałem wtedy program zrównoważonego rozwoju. Program Tu warto mieszkać i inwestować. I od tamtego czasu, przez te wszystkie lata, program ten realnie wcielam w życie. Każdy z nas powinien czuć się bezpiecznie bez względu na to, czy przebywa w domu, na ulicy, zakupach, czy też w pracy. Ważne jest również to, abyśmy mieli świadomość, że bezpieczni są także nasi bliscy i temu służą m.in. inwestycje prowadzone przez gminę. W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców budujemy chodniki, nowe drogi, a w tej infrastrukturze bardzo ważnym elementem są ronda. Takie nowe ronda powstały właśnie w miejscowości Wrzosowa. Przy jednym się znajdujemy. Tutaj ze względu na powstanie w centrum miejscowości Wrzosowa tych dwóch rond, prędkość samochodów naturalnie została ograniczona i przez to zwiększone zostało bezpieczeństwo. Wcześniej takie rondo również powstało w miejscowości Zawodzie, gdzie również bezpieczeństwo z tego powodu zostało zwiększone. Nowe chodniki powstały praktycznie we wszystkich miejscowościach gminy. Podobnie jest z drogami, które są w większości remontowane. Przy tej okazji modernizowane są także pobocza. Sporym udogodnieniem są także nowe parkingi, m.in. przy cmentarzu w Zawodziu, w Poczesnej przed szkołą i przy urzędzie gminy oraz na osiedlach w Hucie Starej B i Nowej Wsi, a także we Wrzosowej. Wsłuchujemy się także w głos mieszkańców. Oni najbardziej znają swoje potrzeby. Znajdujemy się w miejscowości Wrzosowa na przejściu dla pieszych na styku z miastem Częstochowa. Tutaj niedawno została założona sygnalizacja świetlna, która poprawiła bezpieczeństwo dla osób korzystających z tego przejścia. Również w innych miejscach gminy Poczesna, na przykład na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w miejscowości Nierada, również to bezpieczeństwo zostało poprawione. Jedną z najważniejszych i największych inwestycji prowadzonych w gminie jest budowa kanalizacji sanitarnej. Ta inwestycja prowadzona jest na terenie całej gminy. W zależności od potrzeb budowana jest sieć grawitacyjna bądź tłoczna oraz przepompownie. Już teraz do kanalizacji podłączonych jest blisko 1800 gospodarstw. Przy okazji budowy kanalizacji odtwarzane są również nawierzchnie dróg i modernizowane pobocza. Niezwykle istotne dla poprawy bezpieczeństwa było wybudowanie wałów przeciwpowodziowych, chroniących mieszkańców przed powodziami powstałymi w konsekwencji nadmiernych opadów i wzbierania rzeki Warty. Z pozyskanych przez gminę środków na likwidowanie skutków powodzi sukcesywnie konserwowane i udrażniane są także rowy oraz budowane przepusty w Słowiku. Przy pomocy środków zewnętrznych udało się również odbudować zniszczony w 2010 roku podczas powodzi most w Korwinowie, co znacznie skraca czas przejazdu między Zawodziem a Korwinowem. Wyremontowano także drogę między tymi dwoma miejscowościami. W czterech sołectwach – Poczesnej, Słowiku, Hucie Starej B i Korwinowie – działa monitoring. Kolejne będą instalowane według potrzeb mieszkańców. Istotną sprawą jest również oświetlenie. Prowadzona jest nie tylko modernizacja, ale także budowa linii oświetleniowej. Bardzo ważną sprawą jest zdrowie. Dlatego chcąc podnieść jakość usług medycznych, rozpoczynamy budowę ośrodka zdrowia w Nieradzie. Pierwszy pacjent będzie przyjęty w nowym ośrodku zdrowia w połowie 2019 roku. Również chcąc poprawić warunki służby zdrowia w miejscowości Wrzosowa, będzie wyremontowany ośrodek zdrowia we Wrzosowej. Troska o zdrowie to także ruch na świeżym powietrzu. Powstają boiska, siłownie zewnętrzne, przystanki turystyczne i ścieżki rowerowe. Każdego dnia po południu, a także w weekendy wykorzystywana jest hala sportowa, w której mieszkańcy ćwiczą, dbając o swoją kondycję fizyczną. Na terenie gminy Poczesna znikają bariery architektoniczne.
W szkole podstawowej w Poczesnej zamontowano platformę dla wózków inwalidzkich, która stała się dużym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych. Natomiast w szkole w Hucie Starej B jest nowa winda. W najbliższym czasie bariery architektoniczne znikną także w szkole podstawowej we Wrzosowej i urzędzie gminy. Ważną sprawą jest także dbałość o ochronę środowiska. Od 2008 roku prowadzony jest na terenie gminy program ograniczenia niskiej emisji, w ramach którego wymieniane są tradycyjne kotły na ekologiczne. Nie ma limitów finansowych na ten cel, dlatego wszyscy zainteresowani uzyskają dofinansowanie. Na razie z programu skorzystało już ponad 500 gospodarstw domowych. Od 2017 roku gmina Poczesna realizuje program odnawialnych źródeł energii. Do programu z terenu gminy zgłosiło się blisko 500 gospodarstw. Te wszystkie inwestycje mają na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców i ich bezpieczeństwo. Dlatego władze Poczesnej nie zapominają również o instytucjach, których zadaniem jest dbanie właśnie o bezpieczeństwo. Między innymi dofinansowały zakup pojazdu policyjnego dla lokalnego komisariatu policji i cały czas dosprzętawiają jednostki ochotniczych straży pożarnych. W gminie działa 6 jednostek, które niosą mieszkańcom pomoc podczas pożarów i powodzi, a ze względu na bliskość drogi krajowej nr 1, to właśnie strażacy najczęściej jako pierwsi dojeżdżają do wypadków. W ostatnich latach każda jednostka została wyposażona w nowy samochód. Gmina Poczesna to jedyna gmina na północy województwa śląskiego, gdzie komunikacja miejska dociera do każdej miejscowości. Obsługuje nas komunikacja miasta Częstochowy. Za tą usługę gmina Poczesna płaci rocznie 2 500 000 zł. Jest to bardzo duża wygoda dla mieszkańców naszej gminy. Z tego tytułu również przybywa mieszkańców gminy, bo powstają nowe miejsca pracy, powstają nowe zakłady, a mieszkańcy nasi mogą w sposób wygodny dostać się do zakładów pracy czy do szkół w mieście Częstochowa. Aby gmina rozwijała się nadal, potrzebna jest działalność na kilku płaszczyznach jednocześnie. To między innymi uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, to wspomniana już modernizacja i budowa dróg, to założenie we wszystkich sołectwach internetu szerokopasmowego, to w końcu zagospodarowanie terenów inwestycyjnych, powstających między innymi wzdłuż budowanej, przechodzącej przez gminę, autostrady A1. Rozwoju nie ma bez pieniędzy, dlatego specjaliści pracujący w Urzędzie Gminy skutecznie pozyskują fundusze zewnętrzne, w tym środki z Unii Europejskiej. Ponadto z myślą o osobach starszych, bezrobotnych, pokrzywdzonych przez los, przy urzędzie działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, realizujący zadania własne i zlecone m.in. w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Natomiast w 2011 roku został utworzony zespół interdyscyplinarny, którego celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizując te zadania, współpracuje z wieloma jednostkami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi. Znajdujemy się przed obiektem sportowo-szkolnym w Poczesnej. Za nami piękna hala sportowa, która służy naszej młodzieży i osobom starszym od 2012 roku. Gmina zajmuje się różnymi sprawami, różnymi problemami, ale oświata jest bardzo ważnym zagadnieniem. Oświata zarówno rozumiana jako część dydaktyczna, jak i cała infrastruktura, gdzie uczniowie tą wiedzę zdobywają. I ten kompleks szkolno-sportowy świadczy o tym, że w gminie Poczesna zarówno ta szkoła, jak i inne szkoły, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o wykształcenie i poziom nauczania, to wszystko jest na wysokim poziomie. Szanowni Państwo, w tej hali sportowej odbywają się zajęcia sportowe,
odbywają się imprezy sportowe, ale również jest ten obiekt przystosowany do tego, aby się odbywały również imprezy kulturalne. Budowa szkoły i hali sportowej w Poczesnej to jak na razie największa inwestycja w historii gminy. Całość kosztowała ponad 17 milionów złotych. W szkole znajduje się 12 klas, każda z nich ma profesjonalne zaplecze dydaktyczne. Ponadto są przestronna świetlica, centra informacyjno-biblioteczne, multimedialne i administracyjne. Przy szkole znajduje się również nowoczesny kompleks boisk sportowych oraz bieżnia, które pokryte są materiałem pozwalającym bezpiecznie przeprowadzać zajęcia sportowe. We Wrzosowej wybudowano nowe boisko szkolne i wyremontowano bibliotekę. Natomiast w Słowiku powstało boisko szkolne, a obecnie trwają przygotowania do budowy sali gimnastycznej. W sumie w gminie działa 5 szkół podstawowych. Co roku z własnych środków gmina przeznacza na oświatę ponad 5 milionów złotych. Dzięki temu powstały w szkołach klasy o profilu sportowym. Możliwy jest także podział na grupy podczas zajęć językowych już przy liczbie 14 uczniów. Ustawowo taki podział jest dokonywany, jeżeli w klasie jest minimum 25 uczniów. Szkoły uczestniczą również w różnych projektach i programach krajowych oraz zagranicznych. Dużą wagę samorząd przywiązuje także do sportu i rekreacji. I tak, we Wrzosowej wybudowano plac zabaw i amfiteatr, w Bargłach tor speedrowerowy i izbę pamięci. W Nieradzie, Michałowie i Mazurach siłownie zewnętrzne oraz plac zabaw. W Poczesnej powstało miejsce rekreacyjne przy Urzędzie Gminy i plac zabaw. W Słowiku przystanek turystyczny, korty tenisowe, kompleks rekreacyjno-sportowy oraz plac zabaw. W Hucie Starej B miasteczko ruchu drogowego, w Zawodziu siłownia, w Brzezinach i Nowej Wsi place zabaw, a w Korwinowie plac rekreacyjny. W ramach podnoszenia standardów życia wykonano termomodernizację osiedla w Hucie Starej B. Modernizacja bloków zakończyła się odnowieniem elewacji. Budynki są teraz nie tylko energooszczędne, ale również estetyczne. Przy okazji inwestycji dokończono również remonty chodników, parkingów i dróg dojazdowych. Bardzo duże znaczenie ma integracja społeczna tu na dole w poszczególnych miejscowościach. Takim przykładem jest to, że w gminie Poczesna praktycznie w każdej miejscowości jest świetlica wiejska czy świetlica środowiskowa. Znajdujemy się w miejscowości Zawodzie, gdzie powstaje świetlica, budynek. Tutaj swoją siedzibę będzie miało koło gospodyń wiejskich, tu swoją siedzibę będzie miało stowarzyszenie działające na tym terenie czy klub sportowy Grom Poczesna. Wspomniane koła gospodyń wiejskich działają praktycznie w każdej miejscowości w gminie. Swoje zainteresowania mieszkańcy, zarówno ci najmłodsi, jak i starsi, mogą rozwijać także pod okiem specjalistów z Gminnego Centrum Kultury, którzy zajęcia prowadzą także w świetlicach środowiskowych i wiejskich. Jedną z wizytówek gminy jest zespół folklorystyczny Wrzosowianie, świętujący w tym roku jubileusz 20-lecia. Zespół swoimi występami uświetnia nie tylko imprezy gminne, ale także powiatowe, wojewódzkie i ogólnokrajowe. Ma na swoim koncie także występy za granicą. Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, między innymi w swoim dorobku ma statuetkę Jurajski Produkt Roku. Od 3 lat specjalna kapituła pod kierownictwem wójta Krzysztofa Ujmy przyznaje syderyty, statuetki dla najbardziej zasłużonych mieszkańców gminy Poczesna. Wyróżnienia przyznawane są w takich kategoriach jak przedsiębiorczość, sport, zdrowie, opieka społeczna, oświata oraz kultura i sztuka. Syderyty nawiązują do rudy żelaza, która była przez lata wydobywana w gminie Poczesna. Poczesna włącza się również aktywnie w narodowe czytanie odbywające się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Co roku impreza odbywa się w innej miejscowości. W tym roku narodowe czytanie gościło w Brzezinach Nowych, a jako że rok 2018 jest wyjątkowy z uwagi na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, imprezie towarzyszyło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej plutonowemu Romanowi Zychowi, pochodzącemu z Brzezin, bohaterowi wojny polsko-bolszewickiej.
Inwestowanie w młodzież i jej rozwój to priorytety władz gminy. Młodzież musi wiedzieć, jaka jest jej historia i korzenie. W szkole w Poczesnej z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych odbyła się projekcja filmu poświęconego legendarnej Ince, sanitariuszce Armii Krajowej, straconej w 1946 roku przez ówczesne władze. W tym roku w Poczesnej odbyła się prezentacja stołów wielkanocnych. Stoły tradycyjnie już uginały się pod ciężarem przysmaków i regionalnych potraw przygotowanych nie tylko przez miejscowe koła gospodyń wiejskich, ale także przez ich koleżanki z kół z okolicznych gmin i z sąsiednich powiatów. W miejscowości Huta Stara B odbyła się międzynarodowa piąta wystawa psów ras japońskich. Wystawa zgromadziła nie tylko miłośników czworonogów, ale również mieszkańców z całej gminy. Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji, m.in. pokaz straży pożarnej, prezentacja siatkarzy częstochowskiego AZS-u i występ zespołu Wrzosowianie. Dni Poczesnej to święto gminy przeznaczone dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek i upodobania. Co roku impreza odbywa się pod innym hasłem, tak aby każdy znalazł coś dla siebie. Jest to niewątpliwie jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w gminie, które integruje mieszkańców. W tym roku Dni Poczesnej przebiegały na ludowo. Imprezie towarzyszył Jura Festiwal, przegląd zespołów folklorystycznych z całego regionu. Poczesna jest gminą podmiejską, ale władze gminy i mieszkańcy nie zapominają, jak duży wysiłek należy włożyć, żeby zebrać plony. Dlatego w kalendarzu Poczesnej wpisane są dożynki. Prezentują się na nich koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, a przede wszystkim rolnicy. Z inicjatywy wójta Krzysztofa Ujmy zostało podpisane porozumienie partnerskie pomiędzy gminą Poczesna a polonijną gminą na Litwie Jaszunami, leżącymi w obwodzie wileńskim. W ramach porozumienia odbywa się m.in. wymiana młodzieży i zespołów artystycznych. Poczesna w miarę możliwości pomaga Polakom mieszkającym w polonijnej gminie. Przy wydatnej pomocy władz gminy sukcesem zakończył się ubiegły sezon dla piłkarzy Olimpii Huta Stara. Zespół pewnie wygrał rozgrywki w klasie A i obecnie występuje w lidze okręgowej. Piłka nożna to najpopularniejszy sport na świecie, ale w Poczesnej jest miejsce także na podbijające ostatnio serca Polaków speed rower. W Bargłach, gdzie od kilku lat prężnie działa klub speed rowerowy, odbyły się Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie. O medale rywalizowali zawodnicy i zawodniczki z Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii i oczywiście Polski. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, zebrali same pozytywne opinie i w przyszłym roku w Bargłach mają się odbyć Mistrzostwa Świata. W gminie Poczesna wiele przedsięwzięć zostało wykonanych z dziedziny oświaty, z dziedziny kultury, sportu, bezpieczeństwa, drogownictwa, kanalizacji. Ale to społeczeństwo, które stoi w miejscu, to społeczeństwo się nie rozwija. Dlatego mamy bardzo ambitne plany na lata najbliższe. Po to, aby naszym mieszkańcom żyło się coraz lepiej, aby mieszkańców gminy Poczesna przybywało. Po to, aby hasło tu warto mieszkać i inwestować, aby hasło zrównoważonego rozwoju było w 100% aktualne.